Hej, witam was serdecznie, bardzo gorąco, Kuba z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek kariery Legią Warszawa. Spisałem sobie wasze propozycje, nie wszystkie, ale zawsze. Złożyłem ofertę za Borucza, Białkowskiego, Lona, Jankowskiego, jest też wiele innych propozycji, natomiast ograniczyłem się do tej grupy, bo to są Polacy, Boruc, Białkowski, doświadczeni, Leon Jankowski jako trzeci bramkarz, bardzo młody do trenowania. Także tutaj dałem Vallejo, on był fajnie się rozwinął w tej karierze mojej Legion poprzedniej i wtedy naprawdę był fajny overall. Arkadiusz Reca, ja poczekam aż scout mi go oceni, jeśli chodzi o jego umiejętności. O, tyle samo wzrostu mam co Reca i także, no ważę, nie ważę tyle, ale dążę do tego, żeby ważyć tyle, co właśnie Arek Reca. Bailey to jest bardzo, bardzo fajny piłkarz, 19-latek, jego może sprowadzimy zimą, jak będziemy mieli fundusze. No i czekamy na odpowiedzi tych klubów, które złożyłem oferty. Dobra, rzeczowy skład na mecz z Arką Gdynia. Arka jest na miejscu numer 0 punkt, więc może chyba przesymulujemy sobie to spotkanie. Więc to mi się wydaje, że symulacja będzie odpowiednia dla tego spotkania. Bardzo mocny skład, pomimo tego, że rezerwowy. I wygrywamy 1-0. Jozef Radowicz strzela bramkę. Wygra na wyjeździe z gdyńską Arką. I dobra, uwaga teraz tak. Zawodnik sprzedany z Piasta Gliwice. Białkowski, o, Białkowski mi odejdzie, bo ja złożyłem za niego mniejszą ofertę niż tutaj. O, tutaj Milan? Białkowski jest taki OP? Wow. No brawo, ja jestem dumny z Białkowskiego, szczerze mówiąc. Dobra, więc tak, poczekam aż wywalę Kucharczyka i wstawię tutaj naszego młodego tutaj. Który to był ten lepszy? A nie ma tego, jest tylko ten, jest tylko Dąbrowski. Okej, jego będziemy trenować. A nie mam jeszcze lewego obrońca, faktycznie jeszcze lewy obrońca jest tam jakiś młody. Więc tego lewego obrońca będziemy trenować, niż tego Dąbrowskiego. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Cztery wiadomości, co tu się dzieje? Przyjęta oferta, oj, tutaj widzimy, że nie przyjęcia oferta za Borusa. Ale Boruc jest tak moim głównym celem, ponieważ to jest Artur Boruc. No właśnie, to jest legenda, może nie legenda, ale piłkarz, który jest z Legią związany. Bo to jest legionista, to jest chłopak z Siedlec. Przyjęta oferta za młodego Leona Jankowskiego. Zaklepiamy go sobie, on nie wie jaki może overall. Ale zobaczymy, no zobaczymy, najwyżej go będziemy trenować, może później będzie jakimś ważnym zmiennikiem albo nawet pierwszym bramkarzem. Zobaczymy, co czas przyniesie. Dobra, jest kolejne oferty, nie do przyjęcia oferta za Boruca, przyjęta oferta Jankowskiego. Jest scout, jest Stryjek, to jest też bardzo młody bramkarz, broni w lidze angielskiej, jest tam trzecim bramkarzem chyba, gdzie ja klikam, trzecim bramkarzem Sunderlandu, jak to dobrze pamiętam, pamiętam, że on grał w jakichś tam młodzieżowych rozgrywkach, gdzie tu jest, tu, 58 overall, Jankowski niewiele ma, ale ma chyba, ma więcej Jankowski, bo widać po odwycenie samej, że ma więcej. Mam sugestie, kwestie najbliższego meczu, oczywiście zagram w tym mocniejszym składzie meczu z Lechią Gdańsk, cyk. Tylko tak, czy już rzucił Jodłowiec? Wrócił Jodłowiec, więc zajmę Jodłowca. Rzeźniczak zagra, Rafa Soary, dam tutaj Chlouszka do pierwszego składu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś zmiany w składzie, bo tak to będzie wyglądało. Kazajeszwili na dziesiątkę, co oczywiście taki mecz zagra się dzisiaj. Chodzi by właśnie Legia, Lech na pierwszym miejscu, musimy gonić w tabeli Lecha, no i też wyczekiwać już pomału meczów w Lidze Mistrzów. Pisaliście mi też, żeby zmienić język, ja już mówiłem to w pierwszym odcinku, a powiem to jeszcze raz, że nie mam możliwości wyboru na język angielski, mam tylko polski i rosyjski. Nie wiem czemu tak jest, no ale trudno, startujemy moi drodzy. Guilherme, akcja Legii, Guilherme poczekał, zagrał do Bereszyńskiego, Bereszyński do Guilherme, Guilherme, ależ to zepsuł. Uwaga, strzał na bramkę malarza, ale pewna interwencja naszego bramkarza. Wako Kazajszwili, Guilherme, teraz musi to wykorzystać, Guilherme, Guilherme, gol! Jest bramka, 1-0 dla warszawskiej Legii, asystę notuje w tej sytuacji Wako Kazajszwili, kolejny gol Guilherme w naszej ekstraklasie. Zobaczmy powtórkę. Nemanja Nikolić, Kazajszwili, pewne prostopadłe podanie i uderzenie finezyjne. Thibaut Moulin poczeka tutaj na Jodłowca. Jest na początku do akcji Longile, Steve Longile broni Milinkowicz, Savic, jeszcze Wako Kazajszwili, będzie tylko i wyłącznie rzut rożny, rozegramy krótko.
Steve Longil, piłka na pole kary, to jest Brazylijczyk Guilherme. Ale niecelny strzał i to jeszcze obrońca Lechii wybijał, cały czas zostajemy blisko pod bramką. Lechii Gdańska, Zajeszwili, piłka na pole karne, tu jest Kuba Rzeźniczak i Milinkowicz. Pajszą, piłka na pole karne, uwaga Klouczek, Kobylański próbował uderzyć jeszcze do Bitka, blokuje Rzeźniczak, jeszcze uderzenie Kuświka tym razem, ale niecelne. Kazajszwili, też bieg w pole karne Pazdan, Kazajszwili, 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 co on tutaj wyprawia? Wako, Kazajszwili. Jeszcze raz, ta akcja indywidualna, Gruzina przytrzymał piłkę, przełożył sobie ją jeszcze na prawą nogę, świetna technika, mamy 2-0. Oj, 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 moi drodzy, to się wydarzyło, błąd o Gigi. Powinienem to ja wcześniej wybić, a tak to Lechia ma bramkę. Nie musimy teraz uważać w tych ostatnich minutach. Koniec tego meczu, moi drodzy, wygrywamy spotkanie 2-1, pewne zwycięstwo, chociaż był właśnie ten moment grozy, kiedy to Lechia strzeliła bramkę kontaktową, ale wyrwany mecz, jeśli chodzi o strzały, posiadanie piłki tak samo, więc wyrwany to był mecz, ale my byliśmy konkretniejsi, jeżeli chodzi o strzelanie bramek. Uwaga, 4 wiadomości. Jankowski ten, dziękuję trenerze, ostatni mecz. O, zobaczymy sobie ile overall ma Arkadiusz Reca, ponieważ ja mam plan na Rece. Bo ja mu się kończy kontrakt w następnym okienku letnie. 1003 overall, chyba może się fajnie rozwinąć, prawda? Mi się wydaje, że może spoko się rozwinąć. Będziemy go obserwować dalej. A idąc tutaj już dalej. Jankowski. Poczekamy sobie aż Bournemouth odpowie mi za Boruca. Bo to trzeba też fajnie obmyśleć. Nie jesteśmy już na pierwszym miejscu, chociaż widzimy, że tutaj Lech ma przewagę jednego meczu. Dobra, mamy trening kolejny zaliczony. Muszę tego Dąbrowskiego wywalić, zapomniałem, żeby dać tutaj tego drugiego naszego piłkarza. I też zapomniałem powiedzieć wam, że jest ankieta w opisie. Ankieta, która propon następnej kariery, ponieważ ankietę pierwszą wygrał inny klub. Mamy zrobić karierę innym klubem. No to jakim klubem, prawda? Tam dałem kilka propozycji, też dawajcie po prostu w komentarzach, jakich czegoś nie ma. No ale zobaczymy, co się urodzi. Czy ja po prostu ominąłem Boruca, bo coś mi się wydaje, że coś jest nie tak, bo powinien mi wcześniej odpowiedzieć, czy już jakaś oferta powinna przyjść. Na 100% nie powiedziałem, zapomniałem. 3400, chociaż właśnie widzicie, że strasznie... Wiecie co, dobra, odpuśćmy sobie Boruca na razie, kupimy go zimą najwyżej, ja na razie wolę mieć zabezpieczenie w postaci trzeciego bramkarza, czyli właśnie Leona Jankowskiego. Powiedzcie mi, co oznacza ta liczba przy nazwisku? Bo ja nie wiem. Gdzie jest to Leon Jankowski? Przypomnę mu... No co, jest przyjęta oferta. Też już z nim rozmawiałem. Dobra, trzeba przejść chyba do negocjacji w takim razie. Zaspałem troszkę ten moment. Nie, to było tutaj. Negocjacje. Fiasko negocjacji jest tutaj. To gdzie, przepraszam, jest Jankowski? Jest wycofany. Przez to 84 overall tylko. To słabiutko. Nie jest on super na trzeciego bramkarza. Musiałbym wydać więcej, Białkowski już jest w innym klubie chyba, prawda? Tak, już nie gra w tym klubie Białkowski. No to teraz tak, albo skupić się na Borucu. Mogę spróbować poprosić ich o dodatkowe fundusze, nie wiem czy się zgodzą. Sprzedaż koszulek, pensje piłkarzy, sprzedałem bilety. Coś tu mogę zrobić w ogóle? Gdzie tu się prosi o budżet, jakieś wsparcie finansowe? Nie wiem czy się prosi o wsparcie finansowe, coś tu jeszcze mi Facebook podpowiada. Nie wiem. Może to wyszukiwanie z rządu, też nie wiem. Jeszcze nie ogarniam tego całego interfejsu i trudno mi to określić, gdzie tutaj się prosi o fundusze. Może w historii, w kontraktach, w globalnej sieci transferowej, nie mam pojęcia. Więc wróćmy w takim razie do naszej listy, że nikogo my tu mamy jeszcze z bramkarzy. Nie ruszę tutaj wypożyczenie Stryjka, 58 overall, ma większy overall, to gdzie chyba patrzyłem. To dziwna ta wartość, bo jest starszy, dlatego Severin Kim 63 overall, ma 28 lat, miał troszkę mniej, to bym go sprowadzić jako trzeciego bramkarza. A na razie jest tutaj no ciężko, jeżeli chodzi o tych bramkarzy, no bo Femińskiego nie kupię, mam za mało pieniędzy. Na razie zrobimy tak, wypożyczmy tego Stryjka na rok. Boże, ile? Zanim przyszła opłata, będziemy na przykład 250 tysięcy za niego, jak będziemy chcieli go wykupić. Ale zostawmy tak, żeby mi zabezpieczenie w postaci tego trzeciego bramkarza. A zimą, jak już przyjdą pieniądze za grupę Ligi Mistrzów, bo na pewno przyjdą,
no to wtedy będziemy mogli się pobawić, wtedy można kupić jakiegoś jeszcze lepszego grajka. Pisaliśmy też, żeby grał oczywiście Odzidzia, to zagra tutaj za Mulena. Cały atak wygląda bardzo fajnie, bardzo solidnie, chociaż chciałbym zobaczyć na szpicy dzisiaj Aleksandra Priovicia. Nikolić gra całkiem spoko, ale chciałbym zobaczyć inną jakość postaci Priovicia, jak to wygląda z nim z przodu. Powiedziałem w ankiecie, że kilka polskich klubów, jakieś tam zagraniczne, wybierzecie sobie, jak czegoś nie ma w komentarzach, to po prostu piszcie, jeśli zastanawiacie się nad tym wyborem. Startujemy, moi drodzy, wyjazd do Białegostoku. Bereszyński, Odzidzia, jest także Jodłowiec w tej akcji, Jodłowiec do Odzidzi, Odzidzia w pole karne, tu jest Guilherme po lewej stronie stążyli, ale chyba był spalony. Ale nie było spalonego. Oj, niebezpiecznie w naszym polu karnym, Jagiellonia strzela bramkę, tracimy bramkę jako pierwszy kolejny mecz bez czystego kąta. To mnie martwi, jeżeli chodzi o obronę, natomiast Góralski strzela bramkę i musimy gonić. Bereszyński poszedł tutaj na przebój, Bereszyński, jest piłka do Longila, Longil przy piłce, jest odegranie do Priovicia, Priovic do Kazajszwilego, Kazajszwili, jest Guilherme, Guilherme, ale za lekko. Odzidzia. O, jest rzut karny, moi drodzy, zdawało mi się, że to jest jeszcze przed polem karnym. Zaraz zobaczymy na powtórkę. Ja karny chciałbym strzelać w tej FIFA, no ciężko mi te karne idą. Trenowałem je sobie troszeczkę, jak grałem sobie sam Alexem Hunterem. Ale to było w polu karnym, tak, tak. Więc właśnie, czy to Odzidzia, czy może ktoś inny? Wiem, że on ma naprawdę fajne statystyki, jeśli chodzi o karne. Ale może Kazajszwili, bo jednak jest ten prezent, że prawda, że piłkarz, który został falowany, żeby tego gola nie strzelił. Idziemy, tutaj będzie w lewo strzał, uderzenie, jest gol. Jednak te karne w miarę mi wychodzą. 1-1, Walerii Kazajszwili. Priovic, jest piłka do Longila, Longil, ruletka w polu karnym, Longil przełożył, jeszcze Priovic, broni Kelemen. Oj, Mystkowski, jest Mackiewicz, Mackiewicz, Malarz, jeszcze dobitka, ale niecelna. Koniec tego meczu, moi drodzy, remis z Białymstoku to nie jest zły wynik, ale mógłby być lepszy. Generalnie, że mieliśmy sporo sytuacji, natomiast Jagiellonia też miała swoje okazje, chociaż mieliśmy więcej strzałów, lepsze posiadanie piłki, no ale... było nieźle, całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nie grałem na żadnym klasie światowej. Nie, to był legendarny 100%, bo ja w Hunterze zacząłem grać na klasie światowej, ponieważ jak graliście kiedyś karierę zawodnika w FIFA, to wiecie, że na legendarnym w ogóle piłki nie dotkniecie, bo ryba przeciwnie cały czas ma futbolówkę. Tak jest bardzo często. Ale no, tutaj raczej mi się nic nie zmieniło. Zaraz sobie zobaczymy, żeby mnie uspokoić, że nie grałem w ogóle na... Nie, jest legendarny, więc spokojnie, nic się takiego nie wydarzyło. Też, żeby od razu wam powiedzieć taką rzecz, mogłem być na początku. Aha, dobra, mniejsza z tym, ale zaraz musimy dopiąć ten transfer ostatni. Moi drodzy, ja chcę robić tę karierę realistyczną. Chcę do zimy zagrać takim składem, mniej więcej jakim gra Legia teraz. W zimę będziemy się jeszcze bardziej bawić, ponieważ będziemy mieli fundusze z Ligi Mistrzów. Będzie okazja, żeby się pobawić, mamy stryjka, więc co mnie cieszy, mamy tego trzeciego bramkarza, którego bardzo chciałem, żeby mieć spokojną głowę, bo dziwi się, że Majewskiego nie ma w tej chwili, to jest bardzo obiecujący bramkarz, Legii rocznik 99, będzie o nim głośno, jeszcze o tym co się dowiecie na pewno. Widzimy Kane do Manchester United, Varane do Arsenalu, a Daniel Sturridge do Tottenhamu, więc tutaj od razu znaleźć zastępstwo dla Harry'ego Kane'a, włodarze z... Może jak się zadają Tottenham Whitehart Lane, teraz grają na Wembley w Lidze Mistrzów, od trzeciego sezonu mogą grać tam już w lidze, więc to będzie ciekawa opcja, jak oglądasz mecze Premier League na Wembley, więc to ciekawa, taka ciekawostka. Pod koniec już tego odcinka, to kończymy sobie to już okienko, bo jak widzicie, to się nic nie dzieje, kompletnie nic się nie dzieje. Zaraz będziemy mieli raporty dotyczące młodych piłkarzy, bo będą treningi, prawda, będzie to wszystko. Raport o juniorach, dokładnie o to mi chodziło, czy to najpierw o to? Tego będziemy musieli trenować na początku Kwiatkowskiego i tu mam jeszcze raport zwiadowczy, o co też mi chodzi. Sumaryczny, nie, to jest słabiutki piłkarz. Ten też, to tak słabo. Ten też, co tu się dzieje? O 52 to się, jaka bestia. O Boże, chodź tutaj Woźniak. Jędrzej Woźniak. Jaki on jest? Muszę go zobaczyć zaraz, tutaj sobie w treningu. Jak będziemy mieli trening, gdzie to jest? Muszę 3 dni, 2, 1, dobra, już jest. Trening, stój! Dobra, tu. Tak, tego, z tym się żegnamy. Gdzie jest ten Woźniak? Gdzie on jest? A może go tu jeszcze nie ma? Wy jest Woźniak. Ma tyle samo, ale ma lepsze perspektywy, jeśli chodzi o Jędrzej Woźniak.
tego będziemy... Nie ofensywne. Będziemy ci trenować defensywne statystyki. Woźniak, chodź. Obrona. Trudne. I dobra, to będziemy trenować. I tu coś jeszcze zostawić? Radowicie, czy zostawić tutaj? Nie wiem, czy zostawić Radowicie w tym treningu. Może tutaj dajmy szansę. Już mamy już jednego lewego obrońcę, może kogoś inny tutaj będzie. Dobra, zostawmy tego Radowicia, niech osiągnie poziom 75 i potem będę się martwił, kogo ustawić tutaj w tym treningu. Wiedecka 62, bardzo fajnie się rozwija, bardzo fajnie. Na pewno dam mu w najbliższym czasie szansę, też pisaliście mi o Dąbrowskim, ja mu dam szansę w meczu też w Pogonią Szczecin, ponieważ już, jak wiecie, zaczynamy teraz zmagania w Champions League, a to jest okazja, żeby się świetnie zaprezentować. To tak spada to, takie, to ten napis, przecież wygrałem, zobacz, zremisowałem mecz, okej, ale... spokojnie, przecież to jest początek sezonu dopiero, więc nie wiem, czy tutaj się włodarze denerwują. Jako że za chwilę mamy mecz w Lidze Mistrzów. Cyk. Cyk. Prawicz zagrał w tym meczu, nie zagra jeszcze raz w takim razie. Aleksandrow po lewej. Stryjek jest już tutaj obecny, dajmy Witesko tutaj na ławkę. Może dajmy też jakiegoś młodego Szymańskiego, dajmy, oczywiście nikt nie wypożyczył. Tak samo Ryczkowskiego. No ale okej, no trzeba też młodym dawać szansę. Czy ja w ogóle wystawiłem Szymańskiego? Wystawiłem, bo ja wystawiałem chyba hurtowo tych piłkarzy na listę transferową. Czy nie wystawiałem? Możliwe, że zapomniałem, ale wątpię, przecież klikałem, wydawało mi się, że klikałem, ale już dam w następnym sezonie cyk tu. Żeby w zimę, żeby wyszli sobie. Aha, temu się kontrakt nawet kończy. Temu... Nie. Nowy kontrakt mam dla Ryczkowskiego. Żeby tam już grał się i rozwijał. Tam, wiecie, na wypożyczeniu. Sporadyczna gra tam mu dam. No i potem też będzie grał sobie już na wypożyczeniu. Jak zostanie go wypożyczony. Dobra, moi drodzy, no to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję. Zerknijmy to sobie jeszcze na tabelę strzelców Ekstraklasy, jak to wygląda. Starzyński 5 bramek, jest Kaza i Świli 4 bramki. Roman ze Śląska też by mi pisaliście, żebym go kupił. Może go kupimy. A czy z Legii ktoś z asystu jest? A nikogo nie ma. Jest, przepraszam, Jadłowiec z jedną asystą. Super, super sprawa. A Ondraczek jest pierwszy, a tutaj jest Starzyński, Gajos i Barisic. Więc tutaj taka trójka. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Dzięki wam bardzo, moi drodzy, za ten odcinek. To by było na tyle, ale już wyczekujcie kolejnego odcinka. Nie wiem, czy w niedzielę, czy w poniedziałek. Zerknijcie na ankietę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.